Paweł II odzyskał dla nas niepodległość i że to jest jego zasługa. Więc ja Państwu chcę powiedzieć, że to jest herezja. Ja mam dobre źródło, które nam w tej chwili podpowie, dzięki komu mamy tak naprawdę niepodległość. Powie nam posłanka Maria Kurowska. Ja ją wcześniej znałem, ale ja nie wiedziałem, że to aż taki talent. I dzisiaj ją trochę podpromujemy. Trzeci film. Wspaniała kobieta. Wspaniała. Matka Boża właśnie w tym wizerunku ukazała się wojskom bolszewickim w 1920 roku. I gdy bolszewicy zobaczyli najpierw 14 sierpnia 1920 roku w Ossowie tę Matkę Bożą, a następnie, gdy ją zobaczyli w Radzyminie na drugi dzień, inni oczywiście, wtedy jedni i drudzy rzucili się w panice do ucieczki. Zostawili broń, armaty, uciekali spanikowani, kryli się po stodołach i mówili, że taką mieli niezwykłe zdarzenie, że widzieli Matkę Bożą, a oni do materii Bożej strzelat nie budzą. Boże drogi, ale ja to, przepraszam Państwa. Zobacz, a nie zobaczyli czarnego Milesa Davisa przypadkiem ci bolszewicy? Ja myślę, że jakby zobaczyli czarnego Milesa Davisa, to oni by nie tylko armaty, ale jeszcze czołgi zostawiali. Matko Boża, to ty się nam pokazałaś. Boże, to ja jako bolszewik pamiętam, no gwałciliśmy, mordowaliśmy, ale Matki Bożej nie pamiętam. Nie? A nie, my jesteśmy złodziejami i przestępcami, jesteśmy bolszewikami. Słuchajcie, no to jest niezwykła. A gdzie to się to w Sejmie Państwowym Rzeczypospolitej? To było w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Ale przepraszam, do czego to miało dotyczyć? Że co, że duchy, że... Czy to była debata nad budżetem? Słuchaj, że Matkę Boską masz szanować szczególnie w tej postaci, bo w tej postaci się ukazała bolszewikom. Tak. Ale jak to pani zauważyła, w Radzyminie i tam w drugiej miejscowości nie ci sami. Ale dlaczego nie ci sami? Oni nawet, nie. Ja wiem, są takie wiarygodne relacje z Łubianki. Potem oni wrócili do Moskwy i co na tej Łubiance mordowali? Mówili, o Matka Boska, o Jezu, jeszcze lamy. Gospodzie pomiłuj. Nie, ja ci powiem, że na tej Łubiance to Beria jak przesłuchiwał, to nie to tam, wiesz, plotki chodzą, że tam torturowali w jakiś straszny sposób. Nie, on pokazywał Matkę Boską. I mówi, mów, bo ci pokażę Matkę Boską. No i wszystko powiem, co chcesz, tylko nie pokazuj Matki Boskiej. Nie pokazuj Bożej Materii, nie pokażę. Nie. Tak. Bożej Materii, jak ona powiedziała ładnie, to jest taka, to się nazywa surżyk na Ukrainie, taki język. Tak. Polsko i rosyjsko, ukraińsko i niemiecki. No wszystko naraz. Wspaniała posłanka, ale powiem ci, no to odkryłeś talent, bo to ja o niej słyszałem dużo dobrego, ale to muszę powiedzieć, Ja o niej słyszałem sporo, natomiast muszę ci powiedzieć, dzisiaj jest tylko mała próbka jej możliwości. Proszę, pani poseł jeszcze do nas dzisiaj wróci. Marcin, żebyśmy ją zaprosili do studia. I przygotujemy Słuchaj, zdjęcia, masz rację, to poruszała. Jakbyśmy z nią taką nagrali takie pół godzinki, to mielibyśmy na pół roku, jak to się na mówi w branży, kontentu. Ona na pewno, posłuchajcie, ona porusza stolikiem, talerze fruwają, wodę zamienia w lód, lód zamienia w wino. Reset obywatelski.